Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tigur Agency i witam was w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. Słuchajcie, znajdujemy się przy wiosce rolnica. No i naszym zadaniem teraz jest nic innego jak dotarcie do Gostowi. Naszym zadaniem jest dostarczenie do Dobroniegi skrzynkę żyta. Także my z tą skrzyneczką żyta w tym momencie biegniemy. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj spotkaliśmy wilka, więc też wolę być przygotowany. A proszę, udało się nam upływać królika trochę z innego punktu widzenia. Tutaj nic nie ma, przy tym wozie chyba już wcześniej pozbierałem to, co było dostępne, więc z drugiej strony szkoda. Ale no cóż, udało się uszkodzenie noża kamiennego, czyli nie mamy noża kamiennego. Czy musimy sobie taki nóż najlepiej w tym momencie wytworzyć. Okej, od razu wykonujemy sobie 3 sztuki jednym rzutem. Także będziemy tutaj dużo, dużo do przodu. I ruszamy. Jak się nie mylę, to słyszałem właśnie gdzieś tutaj jakieś zwierzę. Mało tego, jest wilk, ale też jest jakiś obóz. Już taki obóz wcześniej spotkaliśmy w kierunku właśnie Gostowi. Wilk póki co się zbytnio tutaj nami nie interesuje, ale za to my nim owszem tak. Okej, mamy futro, mamy mięso, ale też mamy tutaj królika. Okej, wszystko wskazuje na to, że ten obóz tutaj został zniszczony. Pytanie, co tu się wydarzyło? Nie mam do tego pojęcia. Ale przynajmniej mamy tutaj jakieś być może przydatne rzeczy. O, pochodnie nam się przyda. Zgnilizna na razie na przykład nie. Odzież jak najbardziej nam się może tutaj przydać. Okej, przeszukamy to miejsce. A tutaj zbyt wiele. A tutaj chcę też wrócić. O, mieszek jakiś. A 65 monet. To jest akurat fajne wiadomość. To jakieś buty wysokie. Taka lecznicza może nam się przydać. Tutaj też coś leży. Spodnie. Czyli bardziej tutaj mieliśmy właśnie w tym momencie odzież. Co też myślę, że jest bardzo fajnym etapem tutaj w tej rozgrywce. Bo będzie ona nam tutaj potrzebna przede wszystkim do przetrwania. Dobra, mamy pochodnie, więc z tą pochodnią myślę, że możemy wrócić do naszego domu, tam spędzić resztę nocy lub też po prostu udać się do Gostowi, ale zapewne wszyscy śpią o tej godzinie, także myślę, że nie będziemy ich też budzić specjalnie tylko po to, żeby dostarczyć informacje na temat produktów, które tutaj niesiemy, czyli tutaj żyta. Na pewno coś będziemy musieli zjeść. Druga sprawa, wiem, że z ogniem właśnie, jeśli będzie nas atakowała dzika zwierzyna, to możemy ich tutaj postraszyć ogniem. To też nam da dużą przewagę. Ok,
Okej, wracamy do widoku z pierwszej osoby. Tu jest takie fajne, dosyć takie zaciszne miejsce na domek. Tylko niestety no, zostało 60 metrów od obecnego miejsca. Ale tu już pójdziemy sobie na przełaję. Na pochodnie może myślę, że możemy zgasić. Nie będziemy zwracać na siebie uwagi. Dobra, jesteśmy w domku, więc zanim pójdziemy jednak może spać. Rozpalimy ogień i wytworzymy tutaj sobie mięso pieczone, tym bardziej, że tego mięsa troszkę tutaj mamy, bo mamy aż 74 sztuki do upieczenia. Ok, czyli w takiej sytuacji możemy sobie tutaj pod płomyk zjeść. Dał nam tutaj bardzo fajnie dużo punktów i też na to pieczone mięso, no i możemy się właśnie żymnąć do samego rana lub do następnej pory roku. Myślę, że jeszcze tutaj wiosną sobie trochę porządzimy. Także mamy tu kolejny i zarazem ostatni dzień roku pierwszego, jeśli chodzi o wiosnę. Jeszcze rok pierwszy nam się nie kończy. Tym bardziej, że jeszcze przed nami dwa sezony całe. Jedyne co musimy, to teraz dotrzeć właśnie do Negostori. Czyli mamy tutaj jeszcze 600 metrów niecałe. Nie wiem jak z włóczniami stoimy, ale mogą. Może nam się tutaj przydać znacznie ich większa ilość. Okej, ponownie trafiliśmy na obóz, aczkolwiek tu już wszystko zebraliśmy. I właśnie teraz tutaj powrócę do poprzedniej wizyty w tym obozie. Ponieważ tutaj udało nam się zdobyć taką broń jak na przykład łuk, to jest łuk refleksyjny. My go sobie umieścimy pod piątką. Mało tego, jest i łuk, to i są też strzały. Co do prawda tych strzał zbyt wiele nie ma. Ale są. Okej, dziczyzna nam się przyda. Okej, 8 sztuk mięsa, to jest bardzo fajny wynik. Dobra, ruszamy. Ruszamy dalej. Zostało nam tutaj raptem 400 metrów jeszcze. Coś mi tutaj stanęło w gardle. Ok, pozostało nam tutaj raptem 200 metrów i też bardzo duże zmęczenie przez moje bieganie, ale w ten sposób tutaj zdecydowanie przyspieszamy naszego tempa, czyli przyspieszamy po prostu naszą podróż, im szybciej biegniemy, im szybciej idziemy, tym po prostu ta podróż się nam tutaj skraca. Dobra, włócznia już nam będzie tutaj niepotrzebna. Ale udajemy się za to do naszego wykrzyknika. To by go nie da. Dobra, gdzie jest Unigost? Nie wiem, ale okej, porozmawiamy. Bye.
Okej, okay, dostaliśmy tutaj 200 monet za to zadanie. Hello, traveler. Witamy. O. Okej, czyli mamy spróbować z wędrowniczkami, które można spotkać przy ognisku. Tak to wygląda. Z automatu nam tutaj się uruchomiło kolejne zadanie. Jest to historia o Igosta. Czyli to jest to, co wspominałem tutaj wcześniej o Samborze, do którego myślę, że możemy w tym momencie się udać. No i też myślę, że to jest fajny moment, żeby tam się przejść. Jaki stopień zabrudzenia? 33%, czyli to jest dobra okazja. To jest dobra okazja, by się po prostu wykąpać. No i przede wszystkim troszkę się napić. Ok, kąpiel idzie naprawdę bardzo szybko. Już mamy 4%. I jesteśmy już totalnie czyści. Do Sambora mamy raptem 600 metrów. Ok, skacząc tak czy tak tracimy znacznie większą ilość kondycji, więc się nie opłaca. Ok, czyli biegniemy do Sambora, że nam jeszcze trochę dnia zostało. Więc mam nadzieję, że chociaż jakąś część zadania jeszcze uda tutaj się wykonać. Proszę, spotkaliśmy tutaj właśnie żubrę. Myślę, że trochę więcej tutaj mięsa będzie. Więc mamy polowanie w tym momencie na żubra. Wow. O kurde, uciekł mi. Może uda się go dogonić. Okej, udało się go trafić. Więc udało mi się go też właśnie powalić. Kawał zwierzęcia, no i zapewne kawał mięsa. 10 sztuk mięsa, no to już jest naprawdę fajny wynik. O, jak to się stało? Nie mamy żadnej włóczni. Niestety muszę tutaj poświęcić trochę czasu na wytworzenie takiej włóczni. A? Kto by to przypuszczał? Okej. I tym żubrem właśnie odblokowałem sobie kolejną chatę. Sprawdzimy, czy jeszcze gdzieś włócznie tutaj leżą. Dwie na pewno przy żubrze. I walka tu była zdecydowanie niewyrównana. Mimo to twierdzę, że sobie całkiem dobrze z nimi poradziłem. Kolejne 50 sztuk mięsa. Słuchajcie, tutaj tych włóczni będzie gdzieś znacznie więcej, a to jeszcze należy. Nie podniosłem jej. Ale to nie zmienia faktu, że się cofniemy jeszcze po włócznie. Tak, niska kondycja, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, oprócz pozbierania kilku patyków. Rozejrzymy się. Ja tu wcześniej rzuciłem też z dwie włócznie jeszcze na tego jednego żubra. A chyba nic z tego, że nic z nich nie będzie. Dobra.
takiej sytuacji lecimy do Sombora. Jeśli chodzi tutaj o żubry, to potężne zwierzęta w tym przypadku. Ok, pozostało nam ze 180 metrów. Wygląda tak, jakby Sombor się przemieszczał. I tak też właśnie jest. Mamy typa. Także ja tutaj tradycyjnie nie będę czytał. I tutaj mamy też właśnie zadanie. Musimy wykopać dwa złoża gliny i Samborowi dostarczyć ich aż 5 sztuk. A więc jesteśmy zmuszeni taką glinę tutaj mu dostarczyć. Ja na tą chwilę wiem może o dwóch, może maksymalnie o trzech złożach, z tym, że wiem, gdzie w 100% jest jedno złoże. Więc jeśli chodzi tutaj o to złoże, to jest właśnie między Gostowią a naszym domem. I też właśnie tam się będziemy kierować, gdyż niebawem tu się zrobi późno. Zanim bym ja tutaj wrócił i zanim bym dotarł do złoża gliny, wykopał to, co ma do wykopania i wrócił z powrotem, to już na pewno nie zdążę wrócić przed końcem właśnie sezonu wiosennego. Więc też wolę to zadanie sobie przełożyć to pewnie na kolejny odcinek, jeśli chodzi o tą glinę. Chyba, że tylko po prostu muszę ją wykopać, nic więcej, ale póki co idziemy ją wykopać i zastanowimy się, co wtedy zrobimy z tym tematem dalej. Ja tutaj już chyba tylko stowę widzę, się nie mylę. Nie, to jest tylko most. Gostowie mamy tam. Czyli jest. Wydaje mi się, że w dobrym miejscu przechodzimy, ale mimo to i tak mamy trzcinę, którą możemy sobie pozbierać. Posłuży ona nam tutaj za słomę na dach. No co, zmęczyłeś się zbieraniem? Dobra, pozbieraliśmy tutaj łącznie może z kilka sztuk właśnie trzciny, co łącznie już nam dało tutaj ogólnie na naszym stanie 113 sztuk i myślę, że z takim stanem tutaj sobie odejdziemy. Tam widzę obalony wóz.
Więc myślę, że do niego podejdziemy. Aczkolwiek coś przydatnego się tutaj przy nim będzie znajdowało i są to deski. Czy coś jeszcze? Oprócz desek. Kamienie to raczej tutaj sobie leżały. Tylko deski. No dobra. Dobre są i te deski. Musimy sobie na pewno wytworzyć łopatę, która to będzie nam potrzebna. Wiem, że już taką jedną łopatę posiadaliśmy, lecz nie mieliśmy umieszczoną w żadnym slocie. Teraz umieściłem ją pod szósteczką. Także wystarczy udać się do złoża, gdzie znajduje się glina. Jeszcze łuk. Coś pięknego, będziemy mogli sobie postrzelać z łuku. Okej. Słuchajcie, porozmawiamy jeszcze z Dobroniegą, bo nie wiem, czy jeszcze jakąś tutaj mamy zadanie, czy nie mamy. Nie, nie mamy. Jeśli chodzi o Dobroniegę, to właśnie całą jej historię wykonaliśmy. Myślałem, że jest więcej tych misji, ale jednak się pomyliłem. Okej. No, witamy Ciebie też. Mamy tutaj wędrowca, którego możemy, no tak powiem, przyjąć pod nasze skrzydła. Z tym, że nie posiadamy żadnych budynków oprócz naszego. Czyli na ścisłe nie jesteśmy w stanie mu nawet, znaczy jesteśmy w stanie mu taką ofertę złożyć, ale tak naprawdę bezpodstawnie byśmy musieli od razu udać się wybudować takiej osobie właśnie budynek. Pięknie, 6 sztuk gliny, jeszcze jedno złoże. Bo miało być to dwa złoża. Okej. Czyli tutaj zadanie zostało wykonane. No i teraz, tak jak to przewidywałem, taką glinę musimy dostarczyć do Sambora. I dokładnie mówiąc, 5 sztuk gliny. No i też jak wcześniej wspominałem, przed końcem sezonu nie zdążymy wrócić do naszego gospodarstwa. My się po prostu chcą na spokojnie ten sezon sobie, znaczy przejście tych sezonów, chcemy tutaj sobie na spokojnie przespać. Dlatego też tutaj te złoża gliny sobie jeszcze wydobędziemy. Trochę punktów doświadczenia nam tutaj się przydadzą. No i proszę, nowy poziom, jeśli chodzi o wydobycie, o to nam chodziło. I wydobycie tutaj sobie zwiększamy o 2 punkty. Będzie nam to znacznie ułatwiało życie, jeśli chodzi o premię za zdobywanie punktów. Jeśli chodzi o te złoża, to tych złóż tutaj troszkę było. I to już chyba są wszystkie złoża. Więc w takiej sytuacji możemy udać się do naszego gospodarstwa, ale od razu zetniemy sobie chociaż z 2 drzewa. Ponieważ zdecydowanie brakuje nam tutaj już kłód. Dziwnie to drzewo spadło. Ok, mamy faktycznie tylko 5 kłód, także to jest niewiele. Właściwie to drzewo nie spadło. Okej, jeszcze myślę, że część możemy tutaj zająć, tym bardziej, że zdecydowanie za mało tych kłód mamy na stanie.
Ok, jeszcze nakłada, widzę, się tu jest strzała na dół. I prawdopodobnie mamy komplet tego, co chcieliśmy. I cztery drzewa. Jurenia, dawno nie widziałem, chociaż dzisiaj słyszałem. Czeka do nas tutaj naprawdę całkiem sporo pracy, jeśli chodzi o całą rozgrywkę. Widzimy nasz domek. Więcej mogę powiedzieć. Powiem tak. Udajmy się do naszego domu. Tutaj przeczekamy już sezon wiosenny do końca. A na rozpoczęciu sezonu letniego myślę, że wybudujemy sobie drewutnię, w której będziemy gromadzić kłody, a nawet i wytwarzać deski. Myślę, że takie deski będą też potrzebne do lepszej, że tak powiem, po prostu lepszej jakości budynków, więc ja w tym momencie się z wami żegnam, mówię wam cześć i czołem, no i widzimy się już niebawem, czyli za tydzień. Jeszcze raz cześć i czołem.